Cześć, jestem Maja. Ja jestem Michał. A my jesteśmy ekipą Wam Pawła. Chodźcie zobaczyć naszą chatę. Ku decyzji o daniu szansy Van Life'owi pchnęło nas to, że nie chcieliśmy czekać, aż zaczniemy podróżować do tej słynnej emerytury czy mitycznej starości, tylko uznaliśmy, że dobra, czas jest teraz tutaj i robimy to i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni na ten moment. Wiecie, jak ludzie, nasi rodzice nam mówili, że studia to będzie najlepszy okres w życiu, my studia całe przepracowaliśmy, już w liceum zaczęliśmy, pod koniec liceum zaczęliśmy pracę. Całe studia były przepracowane, nie poczuliśmy tego klimatu i stwierdziliśmy, kurde, jest ten hajs. On się zbiera na koncie. Nie wydawaliśmy dużo, bo kupujemy, nie wiem, ubrania w lumpeksach. Gotowaliśmy w domu, generalnie nie prowadziliśmy jakiegoś wystawnego stylu życia i myślę, że stąd też w stosunkowo młodym wieku byliśmy sobie w stanie pozwolić. Niestety rodzice nam nie kupili tego pojazdu, choćbym chciał. Musieliśmy sami na niego zarobić, ale da się, naprawdę. Nie żałujemy żadnej złotówki. Nie żałujemy żadnej złotówki, da się to zrobić i myślę, że naprawdę każdy, kto poświęci trochę czasu najpierw na pracę i będzie chciał zrobić i spróbować tego van life'u, to zdecydowanie to może zrobić i my jesteśmy przykładem na to, że da się. No tak i też każdemu jego van według potrzeb, moim zdaniem to jest luksusowa forma podróżowania, ale jeżeli miałbym budować sobie vana na jakieś wypady typu 2 tygodnie czy miesiąc, na pewno poszedłbym w mniejszy samochód, żeby tam było mniej po prostu rzeczy naładowane, mniej wygód, bo po prostu w podróży można się, że tak powiem, przeboleć, przemęczyć, a my chcieliśmy wyjechać na dłużej, myślę, że nawet mieszkać w tym vanie. Tak, od roku mieszkamy w tym vanie. I dlatego taki rozmiar nas satysfakcjonuje. Chodźcie zobaczyć vana Pawła w środku. Pierwsze co, powiem Wam o zabezpieczeniach naszych szuflad, bo są bardzo proste i bardzo tanie. Mamy po prostu włożone przez korpus szafki i przez korpus szuflady śrubokręty, które wyjmujemy, kiedy już gdzieś sobie staniemy i szuflada jest gotowa do użytku. Tutaj mamy część kuchenną, z tej strony mamy przybory kuchenne, sztućce. Tutaj mamy garnki, zapas chleba, przybory do kawusi, a tutaj wszystkie rzeczy, które jemy aktualnie. Tutaj jak w klasycznym polskim domu, oczywiście śmietnik pod zlewem, wszelkie rzeczy do sprzątania. Postawiliśmy na zlew okrągły z Ikei. Kupiliśmy go co prawda na Oliksie, ponieważ przez bardzo długi czas nie był tam dostępny, więc stwierdziliśmy, dobra, idziemy w to. Kupiliśmy używany zlew, super nam się sprawdza. Mamy elastyczną baterię kuchenną, którą także używamy jako kran do prysznica. Po prostu wymontowujemy tutaj tą końcówkę i zakładamy wąż. Tutaj mamy pawlacz, wszelkie ochronne okna, dodatkowa pościel, dodatkowe chusteczki, wszystko czego nie potrzebujemy na super już. Mamy także zamontowany nad zlewem wentylator. Jest on z AliExpress. Super nam się sprawdza przy gotowaniu, ale także przy braniu prysznica, przy korzystaniu z toalety. Jest super. Podróżowaliśmy już 8 lat, tyle ile się znamy. Pomysł się wziął, bo przyszła pandemia. Przez nią sposób, w jaki podróżowaliśmy wtedy, był niemożliwy. Po prostu poodwoływali nam kilka lotów. I algorytm YouTube'a wyświetlił nam jeden ciekawy kanał. Podróżowanie, nie wiem czy znacie, tacy młodzi, dynamiczni, fajni. I właśnie zobaczyliśmy jednego z wanturów. Pokazałam go Michałowi. Michu powiedział, że kiedyś się nad tym zastanawiał. Mi już się zapaliła czerwona lampka i stwierdziłam, dobra, to trzeba kuć żelazo póki gorące. I powstał pomysł właśnie tego van life'u. Michu jest z zawodu analitykiem finansowym, więc jakby ja muszę mieć na wszystko Excel, wszystkie komórki muszą mi się świecić na zielono, żebym się na coś zdecydował, więc podeszliśmy do tego profesjonalnie, zrobiliśmy analizę,
plusy, minusy, nawet jakiś kosztorys zrobiłem. Szanse i zagrożenia. Tak, co ciekawe, nie za bardzo się pomyliłem w tym kosztorysie, także lata nauki nie poszły na marne. To Maja taka była hura optymistyczna, ja stwierdziłem, że hola hola, dopóki nie wynajmiemy auta, to po prostu ja nie powiem, czy tego chcę, czy nie chcę. I faktycznie wynajęliśmy sobie kampera na kilka dni, dokładnie w tym samym rozmiarze, jaki tutaj mamy. Ja stwierdziłem, że jest mi tam wygodniej niż po prostu w mieszkaniu, w którym wcześniej żyliśmy. I stwierdziłem, że dobra, robimy to, jazda. Też fajnie przy wynajmie sobie wziąć dokładnie to auto, o którym myślisz. Może z podobnym rozkładem, albo właśnie z innym rozkładem, żeby wiedzieć, jakie są plusy i minusy. Co ciekawe, to działo się mniej więcej w kwietniu, a ja w grudniu na święta Bożego Narodzenia dostałam ten oto poradnik podróży samochodowych i odłożyłam go na półkę, bo jakby my oboje nie jesteśmy z kamperowych rodzin. Ja nie wiedziałam, czemu ja dostałam od moich rodziców taką książkę i co ja w ogóle mam z nią zrobić. I po prostu leżała, kurzyła się na półce, ale po pół roku już po nią sięgnęłam, przeczytałam ją chyba z 3 razy. No i już wiedziałam, po co to było. Także nie ma przypadków, są znaki. Bazą naszego kampera jest Fiat Ducato w wersji L3H2. Silnik, jaki mamy, to jest 2.3 i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Nie płata nam żadnych figli w podróży. W trakcie budowy kampera chcieliśmy osiągnąć efekt stealth, czyli żeby nie było widać, że to jest kamper. No ale stwierdziliśmy, że i tak będzie widać, że to jest kamper. Po czym? Kto ma wiedzieć, ten wie. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to są panele na dachu. Mamy 2 po 370 W każdy, które są położone na relingach takich domowych, to fotowoltaiki. I poza tym mamy wentylator z przodu, a z tyłu mamy wielkie okno dachowe nad łóżkiem. Kuchnia jest podzielona na 2 części. Tutaj także mamy blat roboczy. Chcieliśmy utrzymać się w zasadach trójkąta w kuchni, czyli mamy łatwy dostęp do blatów roboczych, do kuchenki oraz do zlewu. Michu dużo gotuje, dlatego było to przemyślane, żeby ta kuchnia była dość spora. Szczerze powiedziawszy, jest to nasza największa kuchnia. W mieszkaniu studenckim mieliśmy mniejszą, więc się bardzo cieszymy. Lodówka. To jest zwykła lodówka 230 V. Jest ona także kupiona z Olixa, z drugiej ręki. Super nam się sprawdza, nie potrzebujemy nic więcej. W tej szafce mamy gazbank oraz chemię do toalety, chemię do mycia, wanna do utrzymywania porządku oraz czujnik gazu. Tutaj jest nasza tak zwana szafka na porcelanę. Jak widać, mamy sporo zastawy od czasu przyjazdu z Maroko. Te miski zrobiliśmy sami podczas naszego kursu ceramiki w Safi w Maroko. Chciałam zawsze się nauczyć garncarstwa, dlatego wymyśliłam, że w stolicy ceramiki w Maroko możemy się tego nauczyć i to był mój prezent od Michała na moje urodziny. Siedzieliśmy w warsztacie ubrudzeni gliną przez prawie tydzień i to był najlepszy czas w Maroko. Co, on ci kupił prezent i kazał ci zrobić ceramikę? Nie, on mnie zaprowadził do warsztatu i powiedział: siadaj i rób. Jak widać, mamy także ścianę sławy naszych znajomych, którzy także jeżdżą vanami. Jest tutaj także część z regulatorem ładowania oraz z dostępem do Webasto. A możemy tędy sobie włączać lub pilotem, który mamy dołączony do niego. Tutaj zawsze sobie patrzymy, czy nasz akumulator jest naładowany i jakie ma napięcie. Z tej strony widzicie tutaj czujnik dymu. Jak wiecie, Michu dużo gotuje, więc często nam się włącza. Musimy go wykładać, nie jest to problemem, ale dobrze to działa. Wana w 99% zbudowaliśmy sami. Ten 1% to jest oddanie profesjonaliście zrobienia końcowych podłączeń do naszej elektrowni. Ale tak to wszystko nauczyliśmy się sami z tak zwanej Akademii YouTube'a, jak my się to śmiejemy. Bo właśnie chciałam powiedzieć, że my wstając zza biurka nie wiedzieliśmy nic. Nie wiedzieliśmy, jak obsługiwać wyżynarkę, jak prawidłowo wiercić dziury. Nie mieliśmy narzędzi. I my jesteśmy przykładem na to, że jeśli myślisz, że tego nie dasz rady zrobić, to dasz, tylko że potrzebujesz trochę czasu, ale możesz zrobić dokładnie takiego vana, jakiego byś sobie wymarzył. Czy nasz kamper, zgodnie z moim Excelem, kosztował nas 73 tysiące złotych.
samochodem. To jest absolutnie koszt wszystkiego. Myślę, że obecnie ta cena już nie za wiele znaczy. Po prostu rynek się tak rozjechał, że jest to nierealne zrobić to w tych pieniądzach. Na drzwiach przesuwnych, jak i na drzwiach tylnych sami montowaliśmy szyby, bo kupiliśmy auto w wersji po prostu blaszanej. Była to najtańsza opcja zamontować takie zwykłe samochodowe szyby. Czy macie problemy z wilgocią na tym oknie? A jeśli chodzi o wilgoć, no to oczywiście zbiera się na szybach, bo to nie są żadne szyby zespojone, ale my tak jak w tym filmie Kung Fu Panda, jak Mister Miyagi chyba uczył tego swojego ucznia, po prostu co rano sobie szorujemy i jest gituwa. Jak na kamperowe standardy, mamy bardzo dużą szafę, wręcz ona jest dla nas za duża, ale cieszymy się, że wykorzystujemy każdy centymetr dostępny w naszym vanie. Otwieramy ją, tak? I one się nie otwierają tu, więc nie wiem, czy możesz tak stać. Tutaj jest część ubraniowa, jest apteczka, kosmetyki, moje kosmetyki do makijażu, ubrania, część elektroniczna, brudy i farelka, wiatraczek oraz wszelkie buty z torebkami. Fajnym sposobem na szufladę są takie kosze metalowe z Ikei. One są kupione dosłownie za 12 zł za sztukę. Nie mamy ich na żadnych prowadnicach, mamy je na zwykłych kantówkach. Szafka, którą uwielbiam, jest to szafka cargo, którą tak naprawdę stworzyliśmy z resztek, które zostały nam po budowie vana. Jakieś deski z drzwi, z sufitu po prostu połączyliśmy i zrobiliśmy taki przybornik. Z tej strony mamy przyprawy, dwie następne części, to tak naprawdę jest sama higiena, wszystkie kosmetyki do kąpieli, do mycia zębów, wszystko czego potrzebujemy. Mówiąc o układzie naszego vana, trzeba byłoby wyjść od tego, nad czym się na początku dużo głowiliśmy, czyli czy zostawić ściankę groziową, czy nie. My postawiliśmy na jej zostawienie i im dłużej ją mamy, tak naprawdę tym więcej widzimy plusów. Po pierwsze, to jest bezpieczeństwo. No ponieważ budowaliśmy te nasze meble i to wszystko najlepiej jak potrafimy, ale w przypadku wypadku jakiegoś zdarzenia drogowego zawsze jest ta ściana, która chroni nas przed tym wszystkim, które by na nas leciało. Drugi punkt to jest izolacja termiczna. Nawet nie myśleliśmy o tym, jak bardzo ta ściana grodziowa będzie nam pomagać przy dostawaniu się ciepła lub też zimna z szoferki do tyłu. No bo jak wiemy, szoferka najbardziej się grzeje i najszybciej się wyziębia. Numer 3, już przechodząc teraz do układu, to mamy kolejną ścianę, do której możemy dostawić meble. Tutaj znajduje się nasz korek wstydu do gazbanku. Mamy go z wersją, którą możemy po prostu sobie tankować bez żadnego wyciągania butli. Jest bardzo wygodne. Butle mamy w środku. Generalnie zamysł był taki, że auto było budowane budżetowo, więc jeżeli coś się nazywało kamperowe, no to było zwykle droższe, ale jedną z takich niewielu kamperowych rzeczy, na którą się zdecydowaliśmy, to jest dedykowany zbiornik na szarą wodę, który mamy zamontowany pod spodem, który pozwala nam zaoszczędzić masę przestrzeni. Głównym założeniem tego vana było to, żeby też tutaj czuć trochę przestrzeni. Dlatego nie chcieliśmy zabudować łazienki, bo ta przestrzeń by się zamknęła. Z tego względu mamy otwartą łazienkę, którą możemy zamknąć drzwiami do szafy, jeśli tego potrzebujemy. Kiedy nie bierzemy prysznica, wygląda ona tak. Jeśli potrzebujemy się umyć, montujemy kotarkę prysznicową na magnesy neodymowe, które są przywiercone do sufitu. Wtedy to chroni nas, by nie ochlapać całego vana. W normalnym życiu jest to po prostu widoczne tak. Często tutaj też trzymamy jakąś wodę dodatkową. Jest tutaj toaleta zwykła, chemiczna, Campa Potti. I jest to zwykły brodzik, nie kamperowy, z marketu budowlanego 90x70 z niskim syfonem. Sprawdza on nam się bardzo dobrze i pomysł z otwartym prysznicem, z otwartą łazienką sprawdza się elegancko.
Zapraszam do garażu. Z tyłu, pod naszą platformą, o której potem powiemy więcej, mamy bagażnik, w którym mieszczą się dwa rowery, dwa krzesła, co tam jeszcze mamy, stół, narzędzia, maty do jogi, cała masa głupot. A tutaj za rowerami, tego teraz nie widzicie, ale tam mamy całą naszą instalację wodną, zbiornik wody, pompę, zbiornik wyrównawczy i co ciekawe mamy też boiler, żeby sobie podgrzewać wodę. To jest boiler elektryczny, który działa normalnie na prąd 230 V, taki jak mamy w domu. I działa na baterię? Tak, tak, tak. Grzejemy sobie wodę energią ze słońca. I tak jak wcześniej powiedziałem, chcieliśmy, żeby nasz kamper był najpierw taki stealth niewidoczny, więc robiliśmy sobie wlew wody tutaj z tyłu. Z tyłu mamy również dostęp do naszej spiżarni, gdzie można znaleźć towary pierwszej potrzeby, takie jak chipsy. Ale poza dostępem z tyłu możemy tam sięgnąć również ze środka, bo w tej klapie tutaj siedzisku jest również dostęp. Teraz jesteśmy w naszym salonie. W kanapach w środku są duże przestrzenie. W tej kanapie jest cała nasza elektrownia. W tej już widzieliście naszą spiżarnię. Pod tym siedziskiem są wszystkie rzeczy do spania, czyli kołdry, pościele i nasze poduszki. Zdecydowaliśmy się na układ w literę U, aby móc korzystać z vana w pełni, by móc pracować jednocześnie w dwie osoby. Dlatego także nasz stół jest, myślę, że całkiem spory jak na kamperowe warunki. Jest on zamontowany na nodze tak zwanej lagun. Jest to rozwiązanie jachtowe, jednakże my kupiliśmy zamiennik na AliExpress. W nocy zmienia się salon na sypialnię. Nasze łóżko ma wymiary zwykłego łóżka, które mieliśmy w mieszkaniu. W wnękach daliśmy mniejszą izolację, by Michu po prostu się mieścił na łóżku. Zyskaliśmy w ten sposób, myślę, że około 10 cm. Już rok tutaj mieszkamy i śpi nam się lepiej niż na jakimkolwiek innym łóżku. Uparłam się na to, żeby nad naszymi głowami podczas spania był także skylight. Jest to bardzo duże okno, które otwiera się dość mocno, które także jest awaryjnym wyjściem z vana. Pieniądze, których nie przeznaczyliśmy na energooszczędne kamperowe podgrzewacze do wody czy lodówkę, przeznaczyliśmy na rozbudowę naszej elektrowni, bo chcieliśmy być w stanie też pracować zdalnie, podgrzewać sobie wodę energią słoneczną, ładować laptopy, farelkę nawet mamy, kupiliśmy sobie i grzejemy się nią ze słońca, czy tam z tego, co nam alternator naładuje. Ale wracając do prądu, to tak, mamy akumulator 200 Ah, LiFePO 4, mamy przetwornicę 1500 W, mamy regulator ładowania 30 A, no i mamy również ładowanie z alternatora, ładowarka ma 30 A. Moim zdaniem, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, czy zdecydować się na ten van life, czy nie, na pewno trzeba czuć, że się to chce, bo jeżeli nie ma tego uczucia jakiegoś w sercu, nie, ta potrzeba nie płynie z głębi ciebie i masz takie wątpliwości, to moim zdaniem lepiej jest odpuścić, ale jeżeli czujesz, że chcesz wejść w ten temat, to myślę, że nigdy nie będzie idealnego momentu na to. My stwierdziliśmy, że kurczę, młodsi nie będziemy, nie mamy żadnych jakichś dużych obciążeń, i myślę, że jeżeli jest to wszystko odpowiednio przemyślane, jak najbardziej trzeba w to iść. Trzeba robić rzeczy. Tak, to jest w ogóle nasze takie motto, hasło przewodnie, robić rzeczy. Tak, ja myślę, że nie odważyłabym się na kupno busa, co było dla mnie bardzo dużym wydatkiem na początku, bo myślę sobie, kurde, stara, ja mam 24 lata, a ja jadę kupić jakiegoś blaszaka za kupę kasy. I co? I ja mam zrobić busa nie umiejąc nic? Gdzie też moi rodzice średnio popierali tą ideę i jakby myśleli, że no niestety jak ja powiem tak, to ja to zrobię za wszelką cenę. I jednak myślę, że trzeba mieć odwagę, podjąć ryzyko, ale bardzo ważną kwestią jest poduszka finansowa. Ja bez poduszki finansowej nie odważyłabym się podjąć tej decyzji, dlatego polecamy najpierw zarobić, odłożyć, później wyjechać,
później trochę może jednak znowu zarobić i później znowu trochę wyjechać albo próbować z pracą zdalną. Myślę, że teraz jest tak dużo możliwości, że każdy znajdzie, co go po prostu ustawia. Pamiętasz, co powiedziałeś nam, jak się pierwszy raz zobaczyliśmy na targach? Że wam gratuluję? Nie, że zrobiłam kiedyś awanturę. Moi drodzy, niestety mikrofon, który płatał figle już podczas nagrania całego tego odcinka, na sam koniec przestał w ogóle nagrywać. Dlatego też niestety nie ma klasycznego pożegnania z bohaterami dzisiejszego odcinka, ale gorąco was zachęcamy do tego, żebyście ich śledzili na Instagramie pod nazwą Wam Paweł. Możecie oglądać historię budowy, mnóstwo informacji dotyczących kosztów życia w wanie, ciekawostek i piękne widoki, piękne reelsy, piękne zdjęcia, więc odsyłam was tam, jeżeli chcecie śledzić dalej przygodę naszych dzisiejszych bohaterów. I na koniec dwa ogłoszenia. Pierwsze jest takie, jeżeli chcielibyście sobie wybudować samodzielnie kampera, a nie wiecie, jak to zrobić, jest na rynku do kupienia taka książka, poradnik budowy kampera, napisany przez Miłosza Michalskiego z kanału Latający Dywan. Miłosz ma już ponad 40 kamperów, kamperwanów na swoim koncie w różnych konfiguracjach, różnej wielkości, więc odsyłam po prostu do niego, jeżeli nie wiecie, jak to wszystko ogarnąć, bo wiem, że w internecie jest bardzo dużo informacji, często też sprzecznych. Tutaj wszystko zebrane w jedną całość, pięknie pokazane na instrukcjach, na zdjęciach i na rysunkach. Natomiast, jeżeli nie chcecie budować kampera, ale chcecie go mieć, takiego kamperwana, to możecie zlecić budowę z firmie zewnętrznej. Taką firmą jest firma Vana spod Warszawy, która od kilku lat przerabia busy na kampery i robi to z najwyższą starannością. Przepiękne, customowe wany, które mogą zadowolić każdego. Dodatkowo, jeżeli byście się zdecydowali na współpracę z Vanado, to otrzymacie 5000 zł rabatu, jeżeli się powołacie na podróżowanie. Więc pamiętajcie o tym, żeby składając finalne zamówienie, powiedzieć, że jesteście od Kasi i Łukasza z podróżowanie, to wtedy 5000 zł mniej zapłacicie. Warto, jeżeli chcecie mieć pięknego, ładnego kampera, ale nie macie warunków do roboty, nie macie czasu, siły i ochoty, to wtedy można zlecić firmie zewnętrznej, a w tym czasie sobie zarabiać pieniążki albo, nie wiem, podróżować w czymś innym. A jeżeli chcecie samodzielnie wybudować, to tu jest skarbnica wiedzy. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania odnośnie tej zabudowy lub ogólnie budowy kampera, to zadawajcie je pod spodem, będziemy odpowiadać. Do zobaczenia. Dziękuję.